Zakończyła się 25. jubileuszowa edycja międzynarodowych koncertów organowych. Koncerty odbywały się tradycyjnie w tarnobrzeskich kościołach, ostatni, również zgodnie z tradycją, zabrzmiał w murach Zamku Dzikowskiego. Dzisiaj organów nie będzie, ale będzie koncert, można powiedzieć, szczególny, bo po pierwsze będzie to koncert w całości poświęcony muzyce polskiej, po drugie w większości będą to pieśni polskie, Stowarzyszenie Fortepianu i po trzecie wystąpią trzy panie, no wszystkie wybitne artystki, ale wśród nich proszę pozwolić, że zwrócę uwagę na jedną, panią profesor Aleksandrę Nawę, tarnobrzeżankę, no należącą do grona najwybitniejszych polskich kameralistów. Tarnobrzeżanie licznie przybyli na ostatni koncert. Wcześniejsze również cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Tarnobrzeżanie przychodzili na koncerty, bowiem jak zawsze staraliśmy się zapraszać wybitnych muzyków, wybitnych artystów. Chcemy, żeby było więcej koncertów kameralnych, a więc nie tylko same recitale organowe, ale również właśnie koncerty kameralne, które no myślę, że dla odbiorców są ciekawsze. I w tym roku również tarnobrzeżanie nie zawiedli, gorąco przyjmowali goszczących u nas artystów. Myślę, że satysfakcja była obopólna.